Witam serdecznie, moim gościem Daniel Filipek, Prestige House. Witam. Daniel, zacznę od gratulacji. Awansowaliście właśnie dzisiaj do półfinału, który będzie rozegrany już w najbliższą środę. Pokonujecie cię z Talbot 6-3. Jak opiszesz to spotkanie? Spotkanie może później, teraz formę całego zespołu w całym sezonie, tak? Jedna porażka w pucharach też nam dobrze idzie. Pierwszy półfinał w pucharach tak naprawdę. No i cieszymy się. A co do meczu, no to było potwierdzenie wcześniejszej części sezonu. Rzeczywiście kapitalny sezon, jeszcze się nie kończy, ale rzeczywiście dużo już fajnych meczów zagraliście. Ale dzisiejsze spotkanie 6-3, można by powiedzieć, że na spokojnie to wygraliście, ale jednak cały czas mocno stawiali się zawodnicy drużyny przeciwnej. Ja do końca spokoju nie czułem. Ciężkie warunki, jest dzisiaj duszno, piłka też skakała na tym orliku. I co mogę więcej powiedzieć, ciężki mecz, chłopaki dobrze zagrali, my lepiej. Kogo możecie mieć w rywale, jako rywala półfinowanego? Śledziłeś tą drabinkę? Wydaje mi się, że Trade albo Gold Team, tak? Kogo byś wolał? Wolałbym chyba Trade'ów. Graliśmy z nimi w lidze w tamtym sezonie dwa razy i raz wygraliśmy, raz remis, także na nich się szykujemy, są ambitni. Nie wiem, jak Gold Team teraz idzie, na pewno dobrze. Są dwie równorzędne drużyny, ale chyba bardziej Trade. Puchary pokazują to, że też pokazują się niespodzianki i to w takich, powiedzmy, profesjonalnych rozgrywkach i w naszych amatorskich. Dzisiaj przegrał Dom Weselny Sylwia z Auto Spa Green Power Ness. To jest duża niespodzianka? Myślę, że wyjątki czynią regułę, tak? Jak jest zaskoczenie, jak taka drużyna jak Dom Weselny Sylwia przegrywa, dlatego o tym mówisz. Wy się cieszycie? Może być łatwiej? My nie patrzymy już na drużynę na tym etapie, bo każdy jest mocny, jak doszedł do półfinałów, także trzeba grać, wygrać i... Dziękuję za wiatr. Dzięki.